Po usłyszeniu co całej dramatycznej historii Władimira Kokozłowa i po usłyszeniu tego, co się z nim dzisiaj dzieje w Kazachstanie, jestem tym głęboko wstrząśnięty i spoglądam na to z perspektywy człowieka, który tu w Polsce wspierał strajkujących robotników, który tu w Polsce za to w więzieniu siedział i który tu w Polsce był represjonowany, chociaż nigdy tak okrutnie jak Władimir Kokozłow w Kazachstanie, który ma tylko 4 widzenia ze swoją żoną rocznie. Ja mówię tylko tyle, że reżim, który tak traktuje swoich krytyków, skazuje się najpierw na pogardę, potem na izolację, a w końcu na katastrofę. I to w Polsce my wiemy. Dlatego w Polsce przy wszystkich różnicach, jakie są między nami, my pilnujemy porządku demokracji i praw człowieka. Znaczy nikt w Polsce nie jest więziony ani prześladowany za swoje przekonania, za takie czy inne stanowisko w kwestii konfliktów społecznych czy politycznych. Kazachstan jest krajem ważnym. Jest ojczyzną wszystkich obywateli Kazachstanu. I jeżeli ten kraj, który ma olbrzymie możliwości, wielki potencjał, chce należeć do ważnych krajów wpływających na losy świata i swojego kontynentu, musi zdecydować się, że miejsce dla takich ludzi jak Władimir Kokozłow nie jest w więzieniu, tylko w instytucjach demokratycznego państwa, których na pewno wiele dla tego państwa może uczynić. Ja jestem przekonany, że prędzej czy później, myślę, że prędzej niż później, i Kokozłow wyjdzie na jasne słońce wolności, i na wolność wyjdzie cały Kazachstan, dziś zastraszany i terroryzowany przez reżim Nazarbajewa. A Nazarbajewowi życzę, żeby oprzytomniał. On jeszcze ma szansę. On może podążyć drogą generała Jaruzelskiego, który dziś kończy 90 lat w Polsce i się cieszy szacunkiem jako ten, który miał swój wkład w przywrócenie wolności. A może podążyć drogą Czałszewsku, który został rozstrzelany i zapłacił życiem za przelew krwi, do którego doprowadził Rumunię. A Władimirowi Kozłowowi skarżył Paruski, prosto żerują siły, żerają szczęścia i żerają uspiecha. Pamięta, będzie od wasza. Dziękuję.